I ja oczywiście Manko, witam serdecznie, z tej strony Kebus Shoutout jeszcze dla Czajnika i Nikosi. Takie leciutkie pozdrowieńka, brok reklamowy, wiadomo o co chodzi Dobra, dzisiaj o skrzyni pryzmatu 2 Lecimy sobie, generalnie skrzynka ma szansę Ma szansę E, Pikować w sensie, no, ma szansę, jakby double. Pikować, zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Ale generalnie, jeżeli chodzi o skrzynię pryzmatu 2, to właśnie są tendencje wzrostowe na niej. Także sobie przejdziemy. Ja zapraszam Was na skinsmangi Skins mangi, gdzie swoje skiny wymienicie elegancko. E, dalej obowiązuje ten sam kod. Była chw chwila przerwa tam od reklam, generalnie, ale dalej ze Skins Mangi działamy. Także kod Kebus. E, no i tutaj sobie odbieracie i macie rzeczywiście te fajne bonusy do, do tradeów oraz 35% do wpłaty, także mega, mega polecam. Warto sobie zerknąć. My sobie przechodzimy już do skrzyni pryzmatu 2. No i tak jak widzicie, mamy obecnie tendencję wzrostową, także wszystko ładnie się tutaj kreuje. Co do pików, no to pik rzeczywiście już mieliśmy, mamy za sobą, ale zobaczcie, że ta tendencja wzrostowa jest dosyć odznaczalna odnotowywalna, na odnotowalna. Na, na wykresie. Także wydaje mi się, że jeżeli chodzi o skrzynię Pryzmatu 2, to jest tutaj szansa jeszcze na chwilową stagnację. Myślę, że gdzieś właśnie w tych okolicach, złoty 20, zł i, ewentualny, i ewentualne jeszcze pójście w górę. Bo skrzynka trzyma się o dziwo bardzo dobrze. Mimo spadku po popiku, no to ona nie, nie jest jakby w okresie stagnacyjnym, tylko rzeczywiście coś się z nią dzieje, także tą tendencję wzrostową warto sobie na niej odznaczyć. Zerkniemy sobie jeszcze szybko na skrzynię pryzmatu. Bo jakby one są no, gdzieś tam połączone, nie oszukujmy się. Także wejdźmy sobie na skrzynię pryzmatu zwykłą. Tylko niech nam się wczyta Steam. Dobra, mamy skrzynię pryzmatu zwykłą. Tutaj sytuacja. Tutaj sytuacja wygląda y, troszeczkę inaczej, bo mimo tego, że jakby był spadek na piku, to rzeczywiście tutaj była stagnacja. Wczoraj jakiś tam wzrościk, ale znowu wraca do ceny. Także gdzieś tutaj, w okolicach 80 groszy, ta skrzynka będzie się wahać. Jeżeli skrzynia pryzmatu gdzieś tam y, dobrze, dobrze się zakolejkujecie, to też wydaje mi się, że to jest dosyć ok opcja, żeby ją kupić, e, także polecam sobie to wszystko, wszystko ogarnąć e, i, i, sobie, i sobie to śledzić. E, dla wspierających już szykuję dokładne analizy skrzyni pryzmatu i pryzmatu 2, także warto czekać. E, no i co? To na tyle. Trzymajcie się, widzowie. Wielkie pozdro. Cześć!